Pojedziemy sobie do najbliższego pump tracka. Pump track to jest taka fajna trasa dla rowerów, po której można jeździć bez pedałowania, na zasadzie pompowania. Więcej będę stał na światłach niż jechał. Ale co zrobić? Jak zielona fala. No to jestem na Podwolinie. 15:50. Wrócę, pewnie będzie ciemno. Tak to wygląda. Tak wyglądają moje światełka. Strasznie to wygląda, ale świeci super. I to jest najważniejsze. No to jedźmy sobie na tą... No dobra, zdradzę wam. To jest w pobliżu zalewu w Podwolinie. Tego dużego. Za chwileczkę tam będziemy. Ulica Karasia. I w prawo. Ale to fajnie wygląda, tylko to jest chyba asfalt, tak? Oto. No, a tu się wyskakuje. Ale to tylko chyba na rower. I jeszcze nieskończone na dodatek, nie? Wiem, ale ja muszę wrócić do domu. Nie, ze Stalowej jadę. Czy wy to widzicie? Tu jest park linowy i to taki naprawdę konkretny, ale tu się dużo dzieje. Tam siłownia, place zabaw. Mamma mia, pięknie. Zobaczymy, co będzie dalej. Thank you.
To jest wyspa na Podwolinie. Już wykostkowana. Tutaj widzę, grille będą. Jest domeczek, jest wieżyczka. Niby nieskończone, a już otwarte. Żadnych znaków. Ale tu jest ładnie oświetlone, tu wszystko. Ale tu będzie pięknie. Tu jeszcze powstaną domki letniskowe. No to miejsce godne polecenia. Siemano! O, witam, cześć Rafał! Cześć! Kurczę, a miałem ci dawać synka. Że? Że te oświetlone są, jest oświetlony zalew. No widzę, właśnie przyjechałem, bo znajomi zrobili sobie zdjęcie z tego. Mówi, jak tu się... I te żarówy, no nie wiem. Rafał dobrze mówi, tak? Tak, tak, no. A. Kurde, ale masz hulajnogę, ja się zastanawiałem, kto tak świeci na tym parku tam. A widać mnie bardzo? Kurde, wiesz, jak raziły się sobie UFO jakieś. No ja muszę mieć światło, żeby się nie zabić. Ja pierdziele. Ale tu jest czadersko po prostu. Miazga, właśnie idę, zaraz jeszcze sad prowadzę i idę biegać tutaj. Wieczorem, bo w ciągu dnia jest ruch za duży. Dobra, to nic, nie trzymam. Dobra. Trzymaj się i szeroki drogi. Tak, do zobaczenia, hej. Easy.